Termalika Brukbet Nieciecza pokonała w wyjazdowym spotkaniu ekipę Podbeskidzia Bielsko-Biała 1-0. Bramkę dającą zwycięstwo podopiecznym trenera Piotra Mandrysza zdobył Mateusz Kupczak w 60 minucie, wykorzystując duże zamieszanie pod bramką Emiliusa Cubasa. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że udało nam się w tym trzecim meczu wygrać z Bielskiem i na pewno to nas podbuduje. W tabeli Termalika zajmuje czwarte miejsce w grupie spadkowej piłkarskiej Ekstraklasy. W środę Słonie zmierzą się z ekipą Korony Kielce. Żużlowcy Unitarnów wygrali na torze w Mościcach z drużyną mistrza Polski Unią Leszno 48-42. Świetnie w drużynie jaskółek pojechał tercet Kołodziej Bierę Madsen. Dla leszczyńskich byków najwięcej punktów zdobył Pedersen i Zęgota. Tarnowianie dzięki temu zwycięstwu plasują się na czwartym miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Za tydzień na własnym torze zmierzą się z drużyną Stali Gorzów. Zainaugurowana została czwarta tarnowska edycja Deichmann Mini Mistrzostwa 2016. Do rywalizacji przystąpiły drużyny w kategoriach U11 i U13. Mecze rozgrywane były na boiskach LKS Dunajec. Czwarta edycja tarnowskich Deichmann Mini Mistrzostw dzisiaj znalazła otwarcie. Tradycyjnie na stadionie Dunajca z Bylitowska Góra. Tradycyjnie również dopisała nam pogoda, a więc śmiało ruszyliśmy z rozgrywkami dwóch najstarszych kategorii. Pewnym nowum właśnie jest od tego roku, że doszła kolejna kategoria U13. Udało nam się na pierwszy rzut 6 drużyn zgłosić w tej kategorii. 29 drużyn gra w kategorii 11, a więc tutaj w sumie gościmy 35 zespołów. To jest jakby połowa stawki tegorocznych zgłoszeń tarnowskich Deichmann Mini Mistrzostw. To też świetna informacja dla nas, dla Tarnowian. Tarnów jest w zdecydowanej czołówce miast, które startują w rozgrywkach Deichmann Mini Mistrzostw. 71 zespołów w tym roku. Przypomnę, za tydzień jeszcze startują kategorie U9 i U7. Za tydzień do głosu dojdą najmłodsze kategorie wiekowe, czyli drużyny do 7 i 9 lat. Za nami Puchar Europy Juniorów w Tarnowie we wspinaczce sportowej na czas. Rywalizowali zawodnicy z wielu europejskich krajów na ściance w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Po juniorskiej części swoich sił próbowali najmłodsi adepci tego sportu, którzy walczyli na nieco mniejszej ściance. Wspinałem się na innych wspinaczkach, jak mi się trafiło. Teraz chodzę co tydzień, a tutaj jestem pierwszy raz. Super sytuacja, mam bardzo dobry wynik. Oglądałem, jak starsi się wspinają, no i jest po prostu super. Mieliśmy możliwość obserwowania rywalizacji najlepszych zawodników w Europie w kategoriach junior młodszy, junior i młodzieżowiec. A przed chwilką zakończyły się zawody dla małych wspinaczy, dla kategorii dziecięcych. Rywalizowali młodzicy, dzieci i dzieci młodsze. Zawodnicy w wieku, no praktycznie granicy dolnej nie było, do 13-14 roku życia. Tak więc był to bardzo intensywny dzień, pełen sportowych emocji, pełen pozytywnej rywalizacji.